Co się dzieje w tej bazie? Dlaczego rząd Stanów Zjednoczonych tak bardzo stara się odstraszyć ludzi? Prawda wyszła na jaw, kiedy w sierpniu 2013 roku odtajniono pewne dokumenty. Według raportu wydanego przez CIA, Strefę 51 stworzono w 1955 roku w jednym celu. By przetestować tajny projekt lotniczy pod kryptonimem Aquaton. Podczas zimnej wojny kryptonim Aquaton odnosił się do projektu budowy samolotów rozpoznawczych U-2, mających służyć do szpiegowania ZSRR. Chruszczow właśnie zaczął chwalić się potencjałem jądrowym. Opowiadali o pociskach i bombowcach. Przyciągnęło to uwagę naszego rządu. W latach 50. amerykańskie samoloty rozpoznawcze były narażone na atak ze strony sowieckich myśliwców i pocisków rakietowych. Latanie konwencjonalnymi samolotami za linią wroga staje się zbyt ryzykowne. Projekt Aquaton ma na celu przechytrzenie sowieckich sił zbrojnych. Samoloty U-2 były w stanie latać na wysokości ponad 20 tysięcy metrów nad ziemią. To wystarczyło, żeby nie obawiać się lotu za linią wroga. Nie wiedziałem, jak się nazywa ten samolot, ani jak wygląda. Wiedziałem jedno. Lata wyżej. Tony Bawakła dołącza do projektu w 1957 roku jako pilot. Samolot rozpoznawczy CIA ma na pokładzie 300 kilo najnowszego sprzętu fotograficznego. Z tą technologią Stany Zjednoczone mogą teoretycznie obserwować ZSRR niezauważone. Aby przetestować nowy samolot, CIA oraz siły zbrojne Stanów Zjednoczonych potrzebują odległej lokalizacji. Wybrano Lake Groom, ponieważ znajdowało się w bardzo rzadko zaludnionej części Nevady. Przypominało teren, który widzicie za moimi plecami. Płaska równina, podłoże z gliniastej gleby. Wytrzyma masę każdego samolotu. Idealne, naturalne lądowisko. W 1955 roku rozpoczyna się budowa tajnej bazy. Na początku powstał pas startowy o długości 1,5 kilometra. Potem potrzebne były hangary. Wzniesiono trzy duże konstrukcje, kilka magazynów, budynki administracyjne, kasyno wojskowe i tymczasowe mieszkania w przyczepach dla pracowników. Nazwana od współrzędnych na mapie Komisji Energii Atomowej Strefa 51 jest tu przedstawiona jako trójwymiarowy model. Został on stworzony na podstawie pierwszej fotografii wykonanej z dużej wysokości. Możemy poznać rozkład tajnej bazy CIA. Tony Bawakła przyjechał tu pracować nad U-2. Kiedy dotarłem na miejsce, zobaczyłem pas startowy, małą wieżę, kilka hangarów, swoistą świetlicę. Spaliśmy w przyczepach po dwie czy trzy osoby. Nie było telewizji ani radia. Panowały surowe warunki.